Witam Was. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj troszeczkę o kosmetykach. Chcę Wam opowiedzieć parę takich dawnych historii, które po prostu znała. Takie osoby, które dużo tego stosowały. Tak więc oddaję głos do studia. Dziękuję bardzo, kochanie moje. Witam Was i na Wasze zdrowie. Tak jest, bo kosmetyka nie jest tak... Nie zawsze jest tak, jak obiecują po prostu. Chodzi tutaj głównie o te takie typowe kosmetyki ogólnodostępne w różnych drogeriach i tak dalej, i tak dalej. Nie o te takie typowo naturalne, które ona też stosuje sobie tam czasami, jakiś kremik taki naturalny. Był nawet taki moment, że wzięła i rzeczywiście wzięła parę takich produktów do wytestowania z różnych miejsc i no, musiała zrezygnować i odesłała je różnym osobom po prostu dalej, ponieważ zaczęła dostawać wyprysków różnych. Mówi, a sprawdzę sobie taki krem, jakiś tam taki. Wzięła i nie wzięła tych takich najtańszych, tylko wzięła na takie z takiej wyższej półki, żeby sprawdzić. No i tutaj zaczęły się jakieś wypryski robić, tu tam. Mówi, nie, nic z tego nie będzie, więc odesłała je dalej. Ale ma dla Was fajne takie historie, które też i troszeczkę i mi krew w żyłach zmroziły. Cie historia. Jeden to jest plus minus rok 1988. Miałam koleżanka 20 lat. Ona ma, ze heeft gezond gegeten. I odżywiała się dość zdrowo. Ale każdy dzień smaruje twarz. I to było bardzo, bardzo znana marka. I ten marka jest jeszcze dzisiaj czas. Ale ja nie mogę mówić, jaki marka to jest, bo no później to jest... To zostawiamy. To mniejsza z tym. Ale nie siostra też używał tak samo produkty i też był met gezond eten bezig. I też właśnie odżywiała się bardzo zdrowo i tak dalej. I ten siostra zero problemy. Ale moja koleżanka, ten twarz, ona miała ból, czerwone, oczy, wszystko to. Po prostu dostawała jakiegoś, nie wiem, reakcji skórnych po prostu od tych kosmetyków, ale cały czas dalej to smarowała, no. To jest właśnie śmieszne u ludzi, że pomimo, że widzą, że coś im nie służy, tak jak ona na przykład zauważyła, posmarowała jakiś ten krem, mówię, oj, to jakieś wypryski się robią i od razu z niego zrezygnowała, a niektórzy to ciągną dalej i później, no niestety, efekty są niefajne tego. Po co cierpieć? Bo później już musiała to smarować, żeby zamaskować efekty tego, że miała czerwoną skórę i taką całą zniszczoną i musiała pójść dalej to smarować, żeby to i tak w błędne koło wpadła, jak gdyby nie. I tu widzimy zdrowe zjedzenia, okej, ale kiedy wy macie taki skór, który nie akceptuje, bo ciała nie daje za nic, nie daje za darmo takiej reakcji. Wasz skór pokazuje Wam, kiedy Wam macie takie rzeczy, albo coś z jedzenia, albo of iets met het eten jest verkeerd. Albo coś z jedzeniem jest nie tak. Of iets wat jullie op jullie gezicht smeren jest verkeerd. Of op jullie albo coś, co po prostu smarujesz na skórę jest nie tak. I też jest możliwe kombinacja od jedzenia i smarowania. Tak, niestety. To jest teraz, jestem parę lat później. To chyba było 10 lat później. Smarowałam ja taki rzecz na całe ciało, bo było specjalny bezpieczeństwo tegen de zon. Miało pomagać na to, że miało chronić przed słońcem. To był taki błąd, który robiłam i ja urodziłam w takiej rodzinie specjalnie od strony mojej matki i tak dalej. Cały czas na morze, spacerowanie na lasy, zdrowy styl życia, zdrowe myślenia, pracując w ogrodzie i tak dalej. I ja słyszałam taki
koeien stront. I ja myślałam, okej, dobra, ja spróbuję. Spróbowałam, leżałam do słońca. No i wysmarowała się cała właśnie tym takim do opalania, żeby to tam po prostu, znaczy do opalania, żeby słońce tam z tym blokującym filtrem, mniejsza z tym, bo to wcale nie jest takie fajne, jak to się mówi, po prostu uwierzyła propagandzie płynącej z czarnej skrzynki przeważnie. Wysmarowała się cała. No i jak wróciła z tej plaży do domu, to dostała szoku, bo miała wszędzie jakieś małe pęcherzyki różnego rodzaju. Cała skóra była czerwona, wszystko ją swędziało, później to pękało, się suszyło i straciła tak 2-3 tygodnie, żeby w ogóle tę skórę wykurować po jednym razie wysmarowaniu się właśnie takim czymś. Jak ja powiem, no skóra zareagowała idealnie, bo od razu ci pokazała, ale wypadł mi ty z tym. I teraz ja jestem cały rok. Dostałaś lekcję, którą już nigdy do końca nie zapomnisz. Czy już drugi raz tego nigdy więcej nie posmarujesz? Nie. I słońce? Ale takie reakcje są najlepsze. Tak powinien każdy według mnie mieć. Bo to wtedy nie potrafiliby nam tak zamydlić oczów różnymi rzeczami. Tylko jakby od razu każdego tak porządnie coś kopło, to już by drugi raz tego do ręki nie wziął. I to jest właśnie szkoda, że każdy organizm tak na to nie reaguje. Mm-hmm. Bo by był świat całkiem inny. Okej, okay, dobra. Teraz jest historia. Znałam kobieta. Ona miała 20 lat więcej niż ja. To nie jest mój matka, też nie był mój babcia. I op dat moment was ik ergens op een beurs om te masseren. I tam wtedy była po prostu, gdzieś robiła jakieś masaże, ponieważ ona miała też swój gabinet, gdzie masaże robiła ludziom i tak dalej, i tak dalej. En die mevrouw die komt aanlopen en ze zegt tegen mij, dag Monique. En ik kijk eraan van wie ben jij? En ze zegt tegen mij van, herken jij mij niet? Mm. I wtedy weszła jakaś pani wtedy i się mówi do niej, no cześć Budzik. A ona tak patrzy, mówi, nie zna, nie wie kto to jest. I to tak patrzy na nią, mówi, no nie poznajesz mnie przecież, to ja. I ona mówi do mnie, jestem matką od... I mijn ogen die zijn heel groot geworden als schoteltjes van hoe is het mogelijk? Want die zag er vroeger altijd... Perfect verzorgd uit, ook gezond eten. Otwarła oczy tak jak 5 zł, jak to się mówi, bo była po prostu w szoku, ponieważ ta kobieta zawsze bardzo dbała o swoje zdrowie, bardzo dobrze jadła i zawsze wyglądała idealnie. Ale ona również smarowała. I twarz była bardzo widoczna. I ona... ze moest verbandhandschoenen, die witte katoenen handschoenen aan hebben voor de handen, want die waren ook helemaal de kloten opgegaan door die chemische troep. Specjalne rękawice takie po prostu, bo nawet jej ręce były całe zniszczone od smarowania tego wszystkiego i jej twarz była po prostu całkowicie zrujnowana. Cała taka nierówności, jakiś porów, blizn, nie wiadomo czego. Właśnie od tego smarowania i to też takiej renomowanej marki rzeczy używała. Ja to wiem, ponieważ ona już mi to mówiła. Tego mówiłem, że po prostu mi to krew zmroziło w żyłach. Po prostu jak to słyszałem, ponieważ okazało się, że po wielu latach stosowania tych rzeczy jej twarz była totalnie zrujnowana. To wyglądało gorzej niż jeżeli ktoś niekiedy zrobi sobie te operacje plastyczne, które też są takie popularne. To bardzo często widać. W telewizjach, jak nagle widzisz kogoś, myślisz, Boże, coś by się stało. Jak jego skóra jest cała naciągana i niekiedy tak wygląda, jakby głowę do pralki wsadził i utknął. To naprawdę jest makabra, nie? Wtedy. Także tu to właśnie te smarowidła potrafiły jeszcze gorszy efekt zrobić niż to. Także no, naprawdę uważajcie na to, co smarujecie. Na swoją skórę i tak dalej. Naprawdę na to uczulamy, ponieważ jest też jeden pan, nie powiem nawet jego imienia, też znany pan, który też bardzo często dostawał raka skóry. Grał też w różnych filmach. Jednak co się później nagle okazało? On mówi, że on cały czas przecież używał kremów przeciwsłonecznych. No właśnie.
Tam chyba 3 razy dostawał raka skóry i mu tam za każdym razem na czas mu go wycinali, gdy tego, ponieważ już był pod pełną kontrolą. No ale właśnie cały czas używał tych kremów przeciwsłonecznych. Także miejcie to po prostu na uwadze. Jeżeli już byście potrzebowali na siłę kosmetyki, to macie tutaj e-mail u góry do takiej pani, która robi naturalne kosmetyki. Z tego też możecie skorzystać. Z tego właśnie ona też korzysta. Z tych naturalnych różnych takich kosmetyków, które są na jakieś kremiki, mydełka, szampony i tak dalej, i tak dalej. Tam wystarczy, że napiszecie e-maila i po prostu napiszcie, nie wiem, poproszę o ofertę i tam ta pani wam po prostu podeśle, co ona na ten moment ma, ponieważ są to naturalne rzeczy, które nie ma ogromnych zapasów, tylko jak się skończy jakiś naturalny macerat, jakiś olej, który zrobiła, no to po prostu już tego nie będzie zrobił, tego kosmetyku, bo się nie da tego zastąpić czymś innym, tylko po prostu to musi być to, dlatego tam się cały czas to zmienia i nie ma stałej jakiejś oferty, tak jak to są w jakichś marketach i innych rzeczach, że macie zawsze stałą ofertę i zawsze to jest. No tu tak nie ma niestety, ponieważ jest to wytwarzane wszystko z pasją, z miłością można powiedzieć do tych rzeczy i przede wszystkim naturalnie i bezpiecznie. I to nie miał być teraz film taki, który to zareklamuje, bo nie o to w tym chodzi, tylko chodzi o to, żeby was po prostu oszczędzić przed skutkiem stosowania takich jakichś zwykłych rzeczy, które to czasami obiecują złote góry, a możecie dostać kawałki węgla w prezencie zamiast złotych gór. Mhm. Dobra, to chcieliśmy wam tutaj przekazać. I jak mówiłam o ten młody kobieta i ten starszy kobieta, obydwie miał zdrowe jedzenia. I pomimo tego nie pomogło. No, no właśnie. Kiedy mamy zdrowe jedzenia, kiedy czujemy dobrze, po co chcemy robić taki kamuflaż na nasze twarz? Po co to jest? A ja też robiłam wczoraj kamuflaż na mój twarz. To było tu, tu i tu troszeczkę i tam. Kredką się pomalowała. Tak, poczuła się jak mała dziewczynka i po prostu chciała wrócić do szkoły i sobie kolorowankę pomalowała, że nie chciała niszczyć drzew i specjalnie kolorowankę kupować, to pomalowała swoją twarz. Także zaoszczędziła naturę. Bo bardzo, kredką bardzo nietestowaną na zwierzętach przede wszystkim, bo to zawsze mam przerąbane. Jak ona gdzieś kiedyś kupowała te kredki, bo ma ich tam jeszcze trochę, to zawsze wszystkie dostałem pod nos i teraz czytaj takie, żeby nie były na zwierzętach testowane. Kiedy... czytaj te małe literki na tych kredkach. Ale również Holandia, to ja wiem 100%, kiedy wy rozumiecie holenderski język, pytaj na takie pytanie, hebben jullie ook potloden die proefkonijn zijn? Vrij. Vrij van testen op dieren. Hmm. Vrij van proef van de konijnen. Oh. Ja. Dobra, tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Chyba wolne od testów do zwierzętach. No, no tak to znaczy, no. No tak, bo to jest również bardzo ważne, bo po co cały czas szczury, myszy, psy, królików, kotów i małpów jeszcze muszą będą używane na taki no, to jest testy. Fajna rzecz. Dobra, musimy kończyć, bo zaraz nas nie będzie słychać, bo się deszcz tak rozpadał, że już to, co wam szumi tam, to jest deszcz, który wali po dachu. Się ulewa, zaczyna robić coraz bardziej. Dobra, trzymajcie się, hej, pa. Tyle na dziś, pozdrawiam, do następnego razu, pa!